dotyk jest zmysłem chyba przez człowieka najmniej wykorzystywanym, a zarazem chyba najbardziej intymnym. Dotykamy ludzi tylko najbliższych. Dotyk nie jest tak powszechnie wykorzystywany jak wzrok przez wszystkich ludzi, a co za tym idzie, pamięć dotykowa jest dużo dłużej utrwalającą się i dużo trudniejszą do przywołania. Na przykład kolor czerwony, tak, który jest taki gęsty, puszysty, jak sierść pudla troszkę, albo jak miękki dywan. Może stąd czerwony dywan. Kolor to jest coś dla mnie niewyobrażalnego. Tak samo jak samo widzenie jest dla mnie czymś niewyobrażalnym. I jeżeli jest coś, co chociaż w minimalnym stopniu odzwierciedli mi kolor, no jest dla mnie czymś niesamowitym. Chodząc po tej wystawie, którą przygotowano, i te prace, które studenci z Uniwersytetu Pedagogicznego zrobili, to wyraźnie mogę powiedzieć, że one przemawiają także dla osoby widzącej w bardzo dobry sposób. Tworzą bowiem taką sytuację, w której jakby się patrzy na tą część, czasem rozłożoną na czynniki pierwsze. Tak jak ja bym wzrokiem patrzył, to bym się zatrzymał na tej postaci, na tamtej, później bym to sobie złożył w całość. Mogę się tym bawić wzrokiem. Tak samo się bawi tymi rękami, czyli wzrokiem. Ręce taką funkcję pełnią. Nierównymi belkami. Tak, ale on nie jest prostopadłym krzyżem. Tak. No to załóżmy, weźmy ten krzyż, tak, go tak ciach. Kiedyś przed 30 paru laty, na skutek błędu w sztuce lekarskiej, utraciłem wzrok na w zasadzie 3 miesiące. Widziałem tylko mniej niż 10% po bokach. Tutaj po środku miałem czarne. Ale byłem całkowicie odcięty od tych rzeczy, których ci studenci mogą robić. Nie miałem nawyków, jak postępować. Nie byłem nauczony do czytania. Wszystko to, co już zapamiętałem wcześniej. Natomiast niewątpliwie, jak to na to teraz patrzyłem, to są rzeczy, z których można skorzystać. Nagle coś, co było no niejako abstrakcją, można było o tym poczytać, owszem, ale nigdy obcować tak blisko, wychodzi zza tej szyby, po prostu jakby wychodzi z nicości, prawda, dla osoby niewidomej, wychodzi z tej nicości i nam się materializuje. Powstało wiele replik, wiele adaptacji z medalem Wisławy Szymborskiej na czele, których w tej chwili już można dotykać. Powstaje ich z roku na rok coraz więcej. I okazuje się, że to spotykanie się wokół kultury no, doprowadziło do tego, że coraz więcej ludzi z roku na rok, nie tylko z jakąś niepełnosprawnością, nie tylko seniorów, seniorek, ale także ludzi bez żadnej niepełnosprawności przychodzą, dotykają. Każdy chce obcować tak blisko ze sztuką. Rzeczy dawne są, czy też były, wykonywane w sposób niesamowicie artystyczny. Oglądając chociażby fragmenty dawnych kodeksów, widzimy, że litery, które wtedy pisano, każda litera to było dzieło sztuki. Inicjały rozpoczynające akapity, czy też rozpoczynające strony, to były dzieła sztuki. Paradoksalnie rzecz, która wydaje się absurdalna. Jak pokazać i dlaczego pokazywać w ogóle osobie niewidomym ewolucję dawnego pisma? Tutaj, w momencie, kiedy wodząc palcami pokaże się rozmiar, przez ile linijek ten inicjał zabierał, to wówczas odkrywa się zupełnie inny świat. Świat, który już przeminął bezpowrotnie. Te
tegoroczny Dotnik Kultury poświęcony jest szeroko pojętym naukom pomocniczym historii, w tym zwłaszcza adaptacjom średniowiecznych pieczęci. Tutaj możemy na przykład zobaczyć pieczęcie, które były zaadaptowane na zajęcia ze sfragistyki, w których analizowane były wątki ikonograficzne, element na przykład tutaj sceny walki. Inna pieczęć, która też jest niezwykle istotna i była omawiana w trakcie zajęć, tutaj została pokazana. Pieczęć, która na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym, z wyjątkiem jednej rzeczy, że tutaj mamy ukazaną damę dworu, która trzyma hełm rycerski z klejnotem. Niby są to drobiazgi, ale z punktu widzenia historii niezwykle istotne, gdyż przedstawiają nam szereg aspektów związanych z kulturą rycerską. Wydaje mi się, że takie wydarzenia kulturalne jak Dotnik Kultury, one przede wszystkim umożliwiają osobom niewidomym nie tylko poznanie, nie tylko przyswojenie sobie pewnej wiedzy, bo to mogą pozyskać także z innych źródeł, no, mogą odsłuchać sobie książkę, ale w momencie, kiedy mają pewnego rodzaju adaptację, mogą zobaczyć pewne szczegóły, które są normalnie nieuchwytne. W momencie, kiedy pieczęć w normalnych wymiarach ma 4, 3, 6 cm, i poprawna analiza przysparza szeregu trudności osobom, które w pełni są w stanie ją zobaczyć. W momencie, kiedy mamy nawet jej uproszczoną wersję, powiększoną do kartki A4 czy do A3, ta osoba może to zobaczyć. Bardzo ciekawym takim przedstawieniem były makiety różnych części Collegium Maius, pokojów profesorskich, auli, librarii itd., oznaczone zapachami, różnymi zapachami, które się kojarzyły z tymi miejscami, no czasem być może ja miałem inne skojarzenia, na przykład, bo pokój profesorski był odzwierciedlony zapachem tytoniu. Dla mnie zawsze takie gabinety profesorów kojarzą się z taką zalewaną kawą, albo taką rozpuszczalną, tak, zalewaną. Natomiast to nieistotne. Istotne jest to, że mamy pewne odzwierciedlenia dostępne dla zmysłów, które ja posiadam. Osoby niewidome mogły zobaczyć strukturę dawnej książki. Mogły poczuć zapach, zobaczyć oryginalne XVII-wieczne druki i widać było, jakie szczęście z nich wówczas promieniuje, jak to naprawdę coś, co dla nas jest oczywiste. Widzimy w muzeum, sprawa załatwiona, ale w momencie, kiedy można tego dotknąć, to wygląda to już zupełnie inaczej. Niewidomi mogli także zobaczyć eksponaty związane z dawnym uzbrojeniem. Była specjalna grupa rekonstruktorów. Oni byli w stanie na sposób najciekawszy, najbardziej fachowy, bo to byli prawdziwi zapaleńcy, omówić te przedmioty. Mogli przymierzyć ten strój, mogli to poczuć. Musieliby się dowiedzieć. U zarania, u początku była to nasza próba zapobiegania temu, co no w dalszym ciągu w jakimś stopniu w Polsce występuje, czy wykluczenie w tym wypadku w dostępie do kultury wysokiej. Bo to jest pokazanie piękna. No sztuka jest piękna. Szukamy sposobu, aby wszyscy do niej mogli sięgnąć. A co za tym idzie? Udostępnić studia historyczne dla osób z niepełnosprawnościami. Oczywistym jest, że nie możemy przełożyć koloru, czy w bardzo ograniczonym stopniu jakąś materię obrazu, co usiłowałem teraz zrobić w przypadku obrazów Olgi Boznańskiej, gdzie była jedna adaptacja formalna, czytelna, a druga była właściwie zamazana fakturą i chciałem przez to uzyskać takie wrażenie, że z tej jak gdyby magmy kolorów czy struktury obrazu wyłania się postać. Ci, którzy tą sztukę opisują, nie czują się tylko odtwórcami czegoś, tylko współtworzą no, zupełnie nową jakość. I to jest proces fascynujący dla wszystkich. Oglądamy po prostu za pomocą dotyku. Często ludzie pytają, czy są właściwe słowa, czy możemy powiedzieć do zobaczenia osobie niewidomej lub właśnie, że może coś oglądać. Absolutnie tak. Oglądnąć oznacza dla nas dotknąć czegoś,
i podziwiać różnego rodzaju szczegóły, które w takiej adaptacji są uwypuklone, po prostu są większe często niż w tym oryginale. Oglądamy tą sztukę za pomocą dotyku. Cieszymy się, że Dotknij Kultury na stałe zadomowiło się chyba na najstarszej polskiej uczelni.